Dzień dobry, nazywam się Marta Grabowska i jestem jedną z tych osób, którą będziecie spotykać na szkoleniu dla przewodników kąpieli leśnych Forest Therapy Club. I dzisiaj chciałabym Cię zaprosić do takiego doświadczenia, do którego potrzebujesz jakiś element roślinny, jakiś przedmiot z natury. Może być taki kwiatek, jak tutaj jest za mną, może być kamień, może być inna roślina, patyk. Zatrzymaj teraz to nagranie i znajdź sobie coś, przynieś. Jak już to masz, usiądź wygodnie, postaraj się, żeby stopy były płasko na podłodze, weź kilka oddechów przez nos i pozwól, żeby ciało się troszeczkę rozluźniło. Nie musisz jeszcze zamykać oczu, jak chcesz się troszeczkę przymknąć, to przymknij. I zauważ, jak powietrze wchodzi przez nos do Twojego ciała. I zwróć uwagę na różne części, różne miejsca, gdzie ten oddech podróżuje w Twoim ciele i je troszeczkę porusza. Ja lubię to robić z zamkniętymi oczyma, ale to nie jest niezbędne. Kilka oddechów. Wdech. Zauważ, co się dzieje w ciele. Mięciutko. I cały czas z otwartymi rękoma delikatnie dotknij tego przedmiotu z natury czy roślinki. A może też nie dotykać, tylko tak troszkę jakby przyłożyć dłoń. Przyjrzyj się kolorom, odcieniom. Przyjrzyj się różnym detalom. Tak jakbyś widziała ten przedmiot, ten obiekt natury po raz pierwszy. I jeśli to jest ok, to zamknij oczy. Tak poczuj wagę tego obiektu w twojej dłoni. Jeśli to jest oczywiście możliwe, sprawdź, poczuj jakąś temperaturę. Może możesz użyć też drugiej dłoni, żeby tak trochę tą fakturę pomiziać. Jeśli to jest ok, to zbliż policzek do tego obiektu albo obiekt do policzka. Zwróć uwagę na różne doznania, jakie się pojawiają teraz w Twoim ciele. A jeśli któraś z nich sprawia Ci przyjemność, to zostań tam dłużej. Jest tak miło, fajnie. A teraz przysuń obiekt natury, który masz, do ucha. I zwróć uwagę, czy pojawiają się jakieś dźwięki, gdy poruszasz, może jak dotykasz, może tak po prostu trzymając przy uchu. Czy pojawiają się jakieś dźwięki? Przesuń do nosa, zwróć uwagę na zapachy. I możesz też zbliżyć troszeczkę do ust, wziąć głębszy wdech i sprawdź, czy pojawia się jakiś smak na języku. I za chwilę poproszę Cię o otwarcie oczu i popatrz na ten obiekt natury, jakbyś go widziała, jakbyś go widział po raz pierwszy w życiu. I być może zobaczysz coś, co wcześniej było dla Ciebie niewidoczne. To teraz otwórz oczy i popatrz, jakie to jest.
Jeśli masz pod ręką jakiś notes albo klawiaturę, to zapisz sobie jedno, dwa, trzy słowa, które pojawiają się po tym doświadczeniu. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że się spotkamy, zobaczymy albo na Q&A, a może kiedyś na treningu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.